Szanowni Państwo, jeszcze dalej. Teraz chcę poruszyć temat Kajetana Poznańskiego. Tego bandytę, który zabił kobietę. Zabił kobietę i podobno pociorkował na mięso. To jest morderca, bandyta. On powinien dostać do żywocia. I sam się zajmę, apelację złożę do sądu najwyższego w Warszawie, ażeby dostał do żywocia. Takich ludzi nie trzeba wypuszczać. Takich morderców, bandytów trzeba trzymać w więzieniu do żywocia. Lub w zakładzie psychiatrycznym. Bo to on może być jeszcze psychiatrem. On może być niepoczytalny, który tak zrobił, znęcał się nad kobietą, że pociorkował na mięso. I jeszcze dalszy temat. Zaginęła kobieta Ewa Tylman z Poznania. Młoda kobieta, która mogła żyć. Jest podejrzenie, że też może być podpiorkowana. Ale to oznacza podejrzenie. To jeszcze prowadzi policja, to jeszcze prowadzi prokuratura i tak dalej. Skontaktuję się też z prokuraturą w Warszawie najwyższą, generalną. Co się stało z Ewą Tylną? Dalej temat. Uchodźcy. Skieruję pismo. Co oni tu szukają w Europie? Powinni uciekać do siebie, niech tam ich załatwiają. Skieruję pismo do pani premier Szydło Beaty, ażeby była wzmocniona granica nasza polska, tak jak Kuźnica, tak jak inne tereny, Kuźnica Białostocka, tak jak inne tereny, nie będę wymieniać tu terenów, którzy trzeba umocnić, ale na całą Polskę. Dlatego, że terroryści nie powinno być w Polsce. Trzeba dbać o naszych Polaków, bezrobotnych. Trzeba, ażeby Szydło, premier i prezydent, może uda mnie się spotkać się jeszcze w tym roku z panem prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą w sprawie uchodźców, bo jeżeli wejdą uchodźcy, to one będą znęcać się nad naszymi kobietami. One będą tak jak gwałcić, zabijać i tak dalej. To są ludzie też niepoczytalni. Mordercy. To są ludzie także, którzy nie będą wiedzieć, co to polska kobieta, jak jest wychowana, tylko będą gwałcić, zabijać i tak dalej. Dalej temat. Lotnisko w Gdańsku, Lecha Wałęsy, zlikwidować. Całkowicie zlikwidować. Dlatego, żeby jego nie było śladu. Zrobić lotnisko Józefa Piłsudskiego. Z tego powodu, że Józef Piłsudski nie wydawał narodu polskiego, tylko walczył. A Lech Wałęsa zdrajcą się okazał. Bandytą. Mordercą. Wydał ponad 30 osób na śmierć. Miał tyle pieniędzy. Co z tymi pieniędzmi zrobił? Ponad
wziął od komuny 13, prawie 14 tysięcy. Po 13 z groszami. Prawie 14 tysięcy. To w tamtych czasach, jak ja żyłem już na świecie, 70 lata, 71, 2, 3 i tak dalej, to można było kupić pałacyk. Ja, żebym miał tyle tysięcy, to by kupił tu w Białymstoku Pałac Brynickich. Czy inny pałac. Panie wiceprzewodniczący, pan się śmiejesz, ale to prawda. Tyle mieć pieniędzy w kieszeni, a co to jest milioner. Co z tymi pieniędzmi on zrobił? Gdzie on ma? Ja już odpowiem, gdzie on ma, panie wiceprzewodniczący. On ma w Ameryce. On pobudował sobie tam, albo kupił rancho, zabezpieczył się, swoją rodzinę wywiezie i on będzie spać na Polskę. Ale, panie Lechu Wałęsie, tak jak wszyscy apelują do pana, i ja apeluję, wróć pan do Polski i przyznaj się pan, prawdę powiedz. Bo widziałem w telewizorze oficjalnie sam jak pana podpis. Lech Wałęsa Bolek. A pan nosisz na klapie Matkę Boską. Czy pan szydzisz z Matki Boskiej? Czy co robisz? Uwierzyłem u pana, panie Lechu Wałęsie, niech on tymi pieniędzmi podetrze. Że pan naprawdę był człowiekiem, a znów nie. Pan był zdrajcą. Pan był konfidentem. Pan donosił do komuny. Pan wydawał ludzi, którzy zginęli, leci do Smoleńska. Panu trzeba odebrać wszystko honorarium, co jest przyznane. I wygoni z Polski. Zaapeluję do prezydenta Ameryki i wyżej będę apelować. Nawet pójdzie pismo do Strasburga, do sądu, a żeby pana pociągnęli całkowicie i żeby pana nie było na oczy. Znać, widzieć i słyszeć o panu imię i nazwisku. Dlatego, że tak człowiek nie robi. Pan przysięgał przed Matką Boską, przed Panem Jezusem w Gdańsku. W kościele Brygidy. Widziałem to na własne oczy. Nic nie wie, ja wiem. Bo byłem na pana przysiędze. Teraz powiem prawdę. Jak pan przysięgał, jak pan całował krzyż? Tego króla. 3 razy całował pan. Pan jego zdradził. I jego matkę zdradził. Gdyż tak to być nie może w Polsce. Ja zajmę się tym sam, gdyż nie dopuszczę, żeby ten Chrystus Król światy całego drugi raz był ukrzyżowany, umęczony i pogrzebany przez pana. Nikt się nie spodziewał. Cały świat się nie spodziewał, że pan się okaże zdrajcą Polski. Że pan okaże się konfidentem. Że pan ubekiem